Dzisiaj nastał dzień zmian. Przedłużamy włosy, robimy analizę kolorystyczną, wymieniamy kolor. Teraz Angelika wykona właśnie analizę kolorystyczną. Jaki kolor pasuje do danej głowy? Czy zimny, czy chłodny, czy jesienią, czy zimą. To również pokazuje, jaki makijaż powinno się nosić, jakie ubrania ci bardziej pasują. Ja wprawdzie mam już zrobiony makijaż. Teraz sprawdzimy, czy mam urodę do chłodnych odcieni, czy do ciepłych. To jest zimny odcień. Osoby, które lubią chłodne i pochylone odcienie, będzie im dobrze właśnie w tym. Ja w tym się czuję źle, czuję się za szaro. Czarnymi, brązowymi, mocno podkreślonymi zarysami oczu i brwi. Jest dobrze. To są urody jesienne, te, które ja też lubię i w których się dobrze czuję, czyli zielenie oliwkowe, niebieskie. Tutaj są odcienie włosów. Dobrze się czuję właśnie w takich cieplejszych i takie szminki. To jest taka moja ulubiona kolorystyka. To są te chłodne odcienie, których właśnie osoby, które lubią tę pielę na włosach, jakich powinny używać odcieni na oczach i jakich szminek. I tu jest też jedna z tych kolorystych, które też ja lubię, czyli tu się miesza troszkę, zauważcie, i ciepłych, i chłodnych. Czyli w zależności też od pory roku można te odcienie sobie zmieniać. Ale my zostaniemy jeszcze przy użyciu tamtą jesień. Ja jednak zdecydowanie dobrze czuję się jesień. To jest ciemna, ciepła, zgaszona jesień. I w tym rzeczywiście chyba czuję się lepiej w tym odcinku. I tak no, rzeczywiście nawet tak moja szafa wygląda. Mamy to. I teraz zaczniemy wykonywać koloryzację z hollywoodzką grzywką jaśniejszą tutaj przy twarzy. Angelika wybierze specjalnie przygotowane tutaj na refleksy do tego. Następnie wszystkie włosy będziemy tonować. Już bardziej ich nie będziemy podjaśniać, ponieważ ja specjalnie czekam, aż mi zjaśnieją włosy same na wakacjach. Chcę mieć tylko grzywkę jaśniejszą, więc jeszcze pojaśnimy. A resztę włosów będziemy już tonować, żeby nie męczyć jakoś tam specjalnie. I Angelika się wykona przedłużanie. Będę mieć długie, długie, długie włosy i gęste. Kręcić się, przepraszam, ale chcę pokazać wszystko. O, takie będę miała piękne, długie włosy. Zobaczycie na końcu, czekajcie na efekty. Zobaczycie, kochani, jakie będę miała piękne włosy. Już zeszliśmy z mojej grzywkę, już ją zrobiono, już widać, że jest jaśniejsza, ta piękna. Już przycięliśmy ją nowym sposobem ze szkolenia nawet. A teraz już czekamy tylko na włosy. Ta-dam, ta-dam. Patrzcie, jaka piękna grzywka. To za piękny kolor i cięcie. Patrzcie, jak się fajnie układa. To są już gotowe włosy, które zaraz będziemy przypinać. Tutaj Ania będzie podawała Angelice.
i czekamy na efekt. Do widzenia.